odnośnie sesji nagraniowej, dwa słowa. Otóż miałem wielką przyjemność nie spotykać się z całym zespołem w studio. Mieszkałem sobie te 4 dni w przepięknej miejscówce, która umożliwiła mi skupienie się na muzyce tak jak nigdy dotąd. Oczywiście odwiedziny miałem Jasia i Hawaja i... Boże, jak on ma na imię? Andrzeja. Dominisia kochanego, przepraszam. Wyleciał mi z głowy. I to było coś zbawiennego dla mnie. Więc jeżeli głowa jest skupiona na jednej rzeczy, to wtedy jest lepiej niż gorzej. To tyle, jeśli chodzi o... Dla mnie na przykład ta sesja była niekończącym się pasmem sukcesów. Nie było słabych momentów. Zaczęło się od tego, że pękła mi struna w gitarze. A potem było tylko lepiej, bo okazało się, że nie potrafię grać naszej muzyki. Potem... A tam akurat wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na szczęście to, co nie dograłem, to dowyglądałem. To samo, co na koncertach, tu nie ma żadnej zmiany. Prawda, ale musicie pamiętać o tym, że w pewnych momentach udzielano się wokalnie, czyli Hawaj i Jasiu wspierali pewne rzeczy, które będą w niektórych utworach, dowiecie się których, i to było dla mnie też bardzo pomocne. I to z mojej perspektywy był kolejny sukces w tym paśmie sukcesów, bo dni nagraniowych całej sesji było, strzelam, koło 10, z czego wokalnie brałem udział w 2 dniach i akurat na te 2 dni miałem chore gardło. Co będzie słychać? Na korzyść. Ja się chciałem pochwalić, bo sesja była w ogóle wyjątkowa, bo użyłem... Naciśnij na przeponę. Cicho go dusz! Lepsi. Użyłem 2 par rąk i 2 par nóg do tego. Więc... To masz 4 łącznie. 4. Okay. Więc udało się zagrać nawet na 3. Na 3/4? 3/4. A ty, drogi Hawaju, jak się czujesz? Jak już przebrnęliście przez tą mieliznę intelektualną. Dereccio, dyrektor przemawia. Być może będzie na poważnie. To wejdźcie na prawdziwe shallow. Poprawka. Proszę. Żartowałem. Powiedz coś podyrektorze. Po prostu jestem pod wrażeniem tych wywodów. Ła, kurwa, skurcz. To się wypika. Za dużo magnezu. A wiesz, że to ma być nie taki z lodówki? Nie. On mówi, że za dużo magnezu wypłukał. Z Egiptu zjadł 2. Ale... Co jest fajne, że pracując z takim facetem jak Zed, to chłop nie pozwala wypuścić takiego traku, który jest wieśniacki, a takich traków było 1000. Ja bym powiedział nawet, że ten facet nie pozwala wypuścić traka, który jest średni. No dokładnie, i nie pozwoli ci zejść z bębnów, dopóki to nie będzie przynajmniej przyzwoicie nagrane. I stąd... Położyć pod to sample. I stąd jakość naszego nagrania jest możliwie najwyższa. Z czego jesteśmy zadowoleni. Bardzo mocno, prawda? Oczywiście. No i sam ten począteczek, jak żeśmy na niego trafili, nie, to nagraliśmy najpierw sobie jeden numerek, tak? Barna nagraliśmy, żeby zobaczyć, jak się z nim pracuje i co on jest w stanie z nas wyciągnąć. No, było to super. No później co? Zrobiliśmy sobie drugi numer też na próbę. Taki lightowy, tak? Płonę powstało wtedy. A mój pierwszy. Wzięliśmy to na warsztat, żeby też przetestować studyjko pod tym kątem właśnie, kiedy będą delikatne, melodyjne jakieś rzeczy. Wyszło to też bardzo fajne, przestrzenne i tak dalej. No i potem już wiedzieliśmy, gdzie chcemy to nagrywać i z kim chcemy to robić, tak? No i fajnie, że się to udało tak zrealizować, bo... To jest serio 6. członek zespołu, poważnie, na tej płycie. Tak jest, dokładnie. Także Bobrok, sorry, nie tym razem. Nie tym razem. Zadzwoń za rok, może. Zadzwoń za rok, zobaczymy. Teraz nie, ale się dowiaduj. Także to odrzuciłem. Tomaszku, pozdrawiamy cię serdecznie. Pani z banku. Tak, to jest dowód na to, to już któryś raz przekonujemy się,
zupełnie mówiąc poważnie, że postprodukcja źle nagranych utworów, źle nagranych tracków i generalnie nieprzemyślanych zabiegów muzycznych jest bardzo trudna do uratowania. I z ZM praca polega na przede wszystkim, no tak jak tutaj Cinek powiedział, w doskonałym nagraniu w miarę swoich możliwości, a jak się okazuje, te możliwości można z siebie tam, znaczy trzeba tam z siebie wydobyć u Zeda, bo nie wybacza grania koślawego, że tak brzydko powiem, kolokwialnie. I to jest generalnie dla nas też no, duża, duża taka lekcja. Bo jak się pracuje w warunkach profesjonalnych, a nauczeni doświadczeniem wiemy, że niedociągnięcia potem bardzo trudno skorygować i niestety to słychać w finalnym, nazwijmy to, produkcie. A to boli. I tutaj jest no, taka też refleksja, że no, trzeba z profesjonalistami działać po to, aby też do siebie podciągnąć w całym procesie nagrywania. No, były oczywiście różne ciekawe sugestie, dużo zmian, dużo eksperymentów, dużo podejść, dużo szukania, szczególnie w warstwie wokalnej. Oj tak. W mojej ocenie. No i to była bardzo fajna zabawa, połączona z lekcją. Nie? Która... Dokładnie. Ciekawe doświadczenie z doświadczonym człowiekiem. No, pewne słabości musiał Zed w pewien sposób przekuć w coś, co będzie najlepsze dla utworu. Więc tak jak mówiłem na part one owego wywodu, trzeba było zredefiniować sposób śpiewania po to, żeby to było takie, jakie ma być. Ale ja bardzo lubię takie wyzwania i mnie się, że tak powiem, mocno podoba. Tym bardziej jesteśmy ciekawi, co powiecie, jak już usłyszycie to, co tam się udało. Ostatecznie zdarzyć. Nasza podjarka, mamy nadzieję, udzieli się wam. Czas pokaże. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Mevo!